Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony ponownie Trans Dimensional One. Wracamy do Stellaris, naszą kolektywną myślą. W poprzednich odcinkach stoczyliśmy wojnę, która zakończyła się olbrzymimi stratami przeciwnika. Może nie na tyle olbrzymimi, co po prostu przeciwnik zaatakował nas, odbił się od naszej stacji, która była wspomagana przez naszą flotę mobilną. I uświadomiwszy sobie, że nie ma możliwości pokonania nas, nie próbował przeprowadzić kolejnych ataków. My zaczekaliśmy zwyczajnie, aż upłynie wystarczająco dużo czasu i zaoferowaliśmy biały pokój, ponieważ nie widziałem sensu w tym, aby podbijać to terytorium naszego oponenta. Nie jest to rzecz, na której jakoś bardzo chciałbym swoje łapki położyć. Widzimy, że mamy problem w naszej stolicy. W poprzednim odcinku zmarł gubernator, który przez setki lat zarządzał tym światem. Miał olbrzymie doświadczenie w zwalczaniu dewiacji. Niestety nowy administrator takiego doświadczenia, takiej ekspertyzy nie posiada. Tym samym na naszych światach sektora centralnego mamy znacząco większą przestępczość, a raczej ekwiwalent w przypadku umysłu zbiorowego właśnie dewiację. Najprawdopodobniej to, co mógłbym zrobić, na przykład przesiedlić odrobinkę nadmiaru tej populacji. Gdzie tu mamy? Na przykład wszystkie drony na bezrobocie moglibyśmy przesiedlić na świat, który dopiero co się rozwija. Gdzie by można było ich przesiedlić? Albo świat, który ma olbrzymią ilość... Źródło południa jest światem, na którym będę chciał dość sporo rzeczy nowych pobudować. Ponieważ tutaj będziemy chcieli m.in. rozwinąć nasze odlewnie stopów znacząco. Więc źródło południa, które o Jonie jest światem tropikalnym, powolutku będzie rozwijane. Suchy kontynent, jak ty działasz? Czy ja powinienem coś tutaj zrobić? Tak nie za bardzo nam coś tutaj zrobić. Dewiacja to jest dość niefajna sytuacja, w której obecnie się znajdujemy. Nie za bardzo mam jak to skontrolować. Musimy zaczekać, aż administrator nabierze więcej wprawy, co może potrwać dekady. Nie najlepiej to wygląda zwyczajnie. Za to na kosmicznym południu wysłaliśmy dwie fregaty. Najnowszy nasz twór, bardzo zaawansowany technologicznie, w celu usunięcia kosmicznych amer, które to nam bróżdżą i przeszkadzają. Minerały z miejsc pracy albo lepsze pancerze. Myślę, że minerały z miejsc pracy są obecnie dużo istotniejsze. Za chwileczkę, za momencik, za jakieś 6 miesięcy będziemy mogli kolejny poziom Centrum Węzła Naukowego osiągnąć. Otrzymamy dzięki temu dodatkowe 5% tempa badań naukowych. Ignorujemy wszystkie informacje, oprócz tych związanych z walką. Zobaczmy, jak będzie przebiegała ta batalia. Waszym zadaniem jest wyeliminować tego przeciwnika. Jestem ciekaw, dlaczego tak słabo wam ta walka idzie. Rozumiem. Siła naszych jednostek jest co prawda dość wysoka, ale niefortunnie niefortunnie przeciwnik. Ta siła jednostek nie przekłada się 1:1 na faktyczne możliwości bojowe, gdybym miał zgadywać. Możemy w dowolnym momencie spróbować stąd uskoczyć. Czy chcemy pozwolić im walczyć do ostatka? Szansa na unik jest dość znacząca. Najprawdopodobniej tą jedną musimy się mentalnie przygotować do tego, że to będzie pierwsza w historii naszej cywilizacji utrata okrętu. I to wszystko dlatego, że ja zdecydowałem się zaoszczędzić, prawda? Stwierdziłem, że nie chcę wysyłać większej floty, że lepiej jest wysłać mniejszą flotę po to, aby był mniejszy koszt. A utrata okrętu to jest koszt dużo większy niż utrzymanie nawet dużo większej ilości okrętów przez dłuższy okres czasu. Jak stoimy z imperialną metropolią? Mamy zapas, więc możemy sobie pozwolić na sięgnięcie po długość życia przywódców, żeby tą garść przywódców, którzy są z nami od samego początku jeszcze, odrybinkę dłużej ze sobą zachować. Chociażby Gober czy Gloom. Są to osoby, które od naprawdę długiego czasu są z nami. Można byłoby właśnie je tutaj z nami dalej zachować. Widzimy walkę. Jestem ciekaw, czy uda nam się wygrać. To wszystko to jest po prostu RNG, prawda? Mamy 90% szansy na uniknięcie każdego ataku, ale wygląda na to, że niestety utraciliśmy. Nie udało nam się wygrać tej batalii. Wzmocnij flotę. Nie wzmocnij flotę. To jest zupełnie niepotrzebne. Bo przecież mamy wystarczająco dużo zapasów, aby wreszcie zacząć ulepszać nasz węzeł naukowy. Za to po prostu wyślemy tym razem z 3, 4, 5 z 5 fregat w celu anihilacji tej bandy potworów, raczej już jedynego pozostałego potworka. I zamysł jest taki, że zbudujemy sobie tutaj dalej. Jak się nazywają te struktury, które pozwalają nam kontrolować dany układ planetarny? To jest baza gwiezdna, stacja kosmiczna, jakkolwiek tak, baza gwiezdna. Więc zbudujemy sobie garść właśnie baz gwiezdnych, przejmiemy pod swoje władanie to terytorium. Więcej kredytów energetycznych z miejsc pracy. Terraformowanie kolejne zostało ukończone. Kolejne światy stają się światami Roy. I zamysł jest taki, że chcemy praktycznie wszystkie światy większe w takie światy Royu przemienić. Zobaczymy, jak ten zamysł przełoży się na realizację. Co możemy tutaj zrobić? Moglibyśmy zwiększyć wydajność węzła energetycznego, ale to nie jest zbyt istotne. Tutaj to, co jest naprawdę istotne. Dobra, najpierw magazyny konserwacyjne, a później kolejne przetwórnie gazu czy innych rzadkich substancji. A właśnie, dla was trzeba... nie możemy zamknąć granic, dopóki mamy... jak to się się nazywa? Rodzaj, dokładnie. Jak widzicie, teraz mamy drobny problem z odnalezieniem we własnych, myślę, właściwych sformułowań w ramach naszego dzisiejszego spotkania z Stellaris. Mam szczerą nadzieję, że uda mi się uporządkować to w głowie szybciej aniżeli później. Dzisiejszy dzień jest dla mnie dość powolny, a jednocześnie dość dużo się dzieje dookoła w świecie, prawda? Staram się trzymać rękę na pulsie i niektóre informacje nie wyglądają znów aż tak pozytywnie, jak człowiek miałby nadzieję. Momencik, usuń. Construction complete. Construction complete. Te dwa lodowce usuń. A dalej, co my chcemy na tym świecie robić? Najprawdopodobniej na tym świecie będziemy chcieli produkować sztucznie rzadkie zasoby, bo jest to dość mały świat. Falir, klik, korzystając z okazji, prawda? Korzystając z faktu, że mamy rozejm i nie mogę zablokować im dostępu do mojego terytorium, zdecydowali się na budowę stacji gwiezdnych, baz gwiezdnych w głębi mojego terytorium. Jest to co najmniej delikatnie irytujące, ale nie mogę ich w żaden sposób na ten moment powstrzymać. Najprawdopodobniej powinienem wszystkich moich... całą moją populację przetworzyć przy użyciu tej puli genetycznej, którą mam do dyspozycji. Z tym chciałem się wstrzymać, aż nie zdecyduje się na sięgnięcie po ewolucyjne mistrzostwo, aby zmniejszyć koszty i jeszcze zwiększyć ilość możliwości i alternatyw. Zobaczymy jeszcze, jak do tego podejdę. Kolejna rzecz, na którą warto było zwrócić uwagę, to czy mamy aktywne wszystkie edykty związane z tym, co nas interesuje, ambicje chociażby. Ambicje związane z większą prędkością budowy superkonstrukcji nie są nam potrzebne, ze względu na ten czynnik, o którym rozmawialiśmy wcześniej, fakt, iż niefortunnie nie mamy wystarczającej zdolności do przetwarzania stopów, aby miało to jakikolwiek sens. Incoming transmission. Musimy dużo więcej tych drobnych pyłków być w stanie uzyskiwać. Tutaj wymiarowa świadomość, uszkodzenie armii. Weźmiemy sobie to. Czemu by nie? Teraz, tak długo jak nie zakończą nam się edykty, będziemy raczej przeznaczali całą jedność na, moi drodzy, ukończenie tradycji. Ponieważ nie miałbym nic przeciwko również ukończeniu plastyczności. Nie jest to może najbardziej użyteczna z rzeczy, jakie możemy otrzymać, ale jednocześnie jest to coś, co odblokuje dla nas ostatnią korzyść z rozwoju, więc chociażby z tego względu być może warto by było po to sięgnąć. Oczywiście mamy dwie otwarte korzyści z rozwoju, zostawiliśmy je sobie na galaktyczne cuda i mistrzów budownictwa. Niefortunnie galaktyczne cuda wymagają od nas najpierw ukończenia maksymalnego rozwoju naszego centrum węzła naukowego, albo, moi drodzy, Sięgnijcie po inną korzyść ze zwoju, której nie chcę wybierać. Zedzeni z próżni. Zedzeni z próżni jest dla nas bezużyteczne. Mamy wystarczająco dużo przestrzeni, żeby przestrzeni i planet, żeby o tym nawet nie myśleć. To jest dla nas nieadekwatne zupełnie rozwiązanie. No i w międzyczasie, jak nie patrzyłem, wyeliminowaliśmy ameby. To oznacza, że będziemy chcieli jeden z okrętów badawczych. Momencik, mamy geniusza. Nie zauważyłem nawet, że mamy geniusza, którym możemy zastąpić ciebie geniuszem. Świetnie. A na tym okręcie możemy umieścić niskopoziomową popierdółkę i wysłać ją tutaj, aby zbadała ten układ planetarny, po czym kazać jej powrócić na życie i kontynuować wspieranie badań naukowych. Research complete. Jak my stoimy z miejscem na naszych światach? Research complete. Nie najlepiej, nie najgorzej. Potrzebujemy ulepszyć wszystkie laboratoria, co niestety kosztuje nas rzadkie zasoby, których aż tak dużo nie ma. Opłacimy jakieś pierdołowate, pomniejsze badanie. Możliwości administracyjne na zapas. Możemy zacząć opracowywać 18 miesięcy zaledwie, żeby 90 000 punktów naukowych z siebie wydobyć. Nasze imperium jest naprawdę w całości nastawione na badania. Więc mamy podzielną uwagę, prawda, naturalną sieć neuronową i ascezę. Nasze imperium jest w całości skupione na tych właśnie aspektach rzeczywistości. Przez zrozumienie świata ku jego dominacji nie interesują nas codzienne aspekty funkcjonowania tych imperiów. Interesuje nas to, w jaki sposób sama rzeczywistość dookoła nas jest skonstruowana. Zastanawiam się, czy tutaj nie umieścić kilku przetwórni. Na przykład mogę umieścić przetwórnię gazu egzotycznego, fabrykę chemiczną i fabrykę sztucznych kryształów na przykład. Pamiętajmy, że świat roju sam z siebie zapewnia dość duży bonus, prawda? 10% zasobów więcej jest produkowanych na świecie roju, w ramach świata roju. Dlaczego ty już praktycznie nie przyrastasz? Populacja ci praktycznie nie przyrasta. Mamy co prawda 5 bezrobotnych na tym świecie, ale jakoś to powinniśmy przeżyć. Czy jest jakiś sposób na sprawdzenie, jak długo edykty będą działały? Jeszcze tak, można na to najechać i trzeba porównać dane. 2, 3, 4, 3... Okej, zostało nam 9 miesięcy trwania tego edyktu, co oznacza, że przez jakiś czas będziemy bez ewolucji naukowej. Pytanie, czy ta ewolucja naukowa jest nam na ten moment potrzebna? Wydaje mi się, że nie jest nam zupełnie, absolutnie niezbędna, a na ten moment przetwarzamy tutaj głównie już powtarzalne technologie, aby zmaksymalizować efektywność naszego imperium. Mógłbym na przykład zdecydować się na opracowanie tych wszystkich popierdółkowatych, mniejszych technologii. Najprawdopodobniej Tak, zacznijmy opracować wszystkie te pierdółkowate technologie. Odblokujmy absolutnie wszystkie technologie, jakie są dla nas fizycznie dostępne. To jest myśl, to jest zamysł, którym możemy się kierować. O, nowy świat roju. To był ten świat cmentarny, który terraformowaliśmy. Kryształowe jaskinie. Kopalnie kryształów na przyszłość będziemy mogli tutaj umieścić. Zbudujmy sobie dzielnicę roju i zbudujmy sobie najprawdopodobniej garść dzielnic górniczych. Nasze światy roju będą potrzebne nam do produkcji zarówno energii, żywności, jak i minerałów. Będziemy musieli te światy najlepiej wyspecjalizować w jednym konkretnym celu. Punkty wytrzymałości osu nie. Tak jak mówiłem, chcemy najpierw te wszystkie pierdoły dokończyć. Jak widzicie, one są kończone absolutnie błyskawicznie. Chcę mieć po prostu większą elastyczność, na przykład w przypadku wyboru mocy, tego, jak nasze floty mają wyglądać, prawda? Na ten moment jesteśmy zablokowani za tylko jedną maksymalnie rozwiniętą domeną broni. A fajnie było jednak mieć wszystkie podtypy broni dostępne. Co nam się skończyło? A tak, super konstrukcje z żywego metalu. Sięgnijmy po to. Mamy duży zapas tego żywego metalu. Rewolucja naukowa nam się skończyła. Na ten moment rewolucji naukowej nie będziemy odnawiać. Na ten moment całą naszą jedność będziemy przeznaczali na najpierw ukończenie zwierzchnictwa. I następnie przejdziemy w plastyczne. Będziemy chcieli absolutnie wszystkie tradycje odblokować. No dobrze. Czyli trzeba teraz zastanowić się, który ze światów jak chcemy wyspecjalizować. Ten świat moglibyśmy wyspecjalizować na energię, dobrze, tak właśnie zrobimy. Co oznacza, że chcemy zbudować węzeł energetyczny i więcej dzielnic produkcyjnych energii. A ten świat z kolei wyspecjalizujemy górniczo, tak? Ten świat wyspecjalizowaliśmy również w znacznym stopniu górniczo. Najprawdopodobniej będziemy chcieli mieć tylko jeden typ dzielnic produkcyjnych na konkretnym świecie roju, aby zmaksymalizować efektywność. Czyli tu na przykład będziesz miał od groma dzielnic górniczych, dlatego tutaj najprawdopodobniej z tego świata zrobimy świat farm, ponieważ żywności nie produkujemy już wystarczająco dużo. Zaczynamy odczuwać możliwy kryzys żywności w przyszłości. Możemy przewidywać, że taki kryzys będzie mógł mieć miejsce. Ja cały czas mam te swoje odruchy z grania samemu związane z faktem, że za każdym razem, gdy podejmuję decyzję, zatrzymuję grę. Co, gdy gram samemu, prawda, nikomu nie przeszkadza, bo nie ma komu przeszkadzać. Niefortunnie, gdy gram w nagraniu, prawda, no to wszyscy musimy być świadomi tego, że niefortunnie wiąże się to z przedłużeniem niepotrzebnym przedłużeniem naszej rozgrywki. Sztucznym niepotrzebnym przedłużeniem naszej rozgrywki. Zastanawiam się, czy terraformować również te mniejsze światy na światy roju. Teoretycznie jest to moi drodzy nieefektywne, prawda? Wykorzystanie naszych zasobów, ale na ten moment chyba możemy sobie na zmniejszenie efektywności pozwolić, odrobinkę przynajmniej. Jeśli tu południe odlewniczy świat roju. Tylko ja wam naprawdę szczerze wolałbym, żeby to nie był odlewniczy świat roju. Wolałbym... Bo zobaczcie, to po prostu zmniejsza otrzymanie meteorów. Na meteorów obecnie wydajemy 87 minerałów zaledwie, a górnicy produkują 213 minerałów. Co oznacza, że jeżeli uczynimy z tego świat górniczy, to zwiększenie wydajności naszych górników da nam dużo więcej niż zmniejszenie kosztu utrzymania naszych hutników. Przeszukajmy szczątki, a to będziemy do tego potrzebowali. Incoming transmission. Research complete. Subsydiów rolniczych na razie nie odnowię. Będę chciał zobaczyć, czy uda mi się zbalansować kwestie związane z ekspansją naszego sektora produkcji żywności. Na tyle zdecydowaną ekspansją rzeczonego sektora, aby nie mieć w przyszłości problemów właśnie z produkcją żywności. Konsumujemy przeszło 1000 jednostek żywności miesięcznie. Absurdalnie, absurdalnie dużo. 783 jednostki populacji. Okazuje się, że wiele innych imperiów, o dziwo, dorównuje nam liczebnością. Więc nie mam za bardzo powodów, aby być jakoś specyficznie dumnym się z siebie. Cały czas ignorujemy wszystkie groźby z zewnątrz. Tutaj nic nie mogę zrobić, chyba że schronisko roju bym ulepszył. I ulepszył również laboratorium. Niech mi już będzie. Tutaj zaś nasz laboratorium ulepszamy. Construction complete. Incoming transmission. I laboratoria ulepszamy. Dobra, tak jak mówię, opracujmy wszystkie pierdołowate technologie, zanim wrócimy znów do opracowywania tych technologii nieskończonych. Nasz statek badawczy wreszcie zaczął faktycznie badać ten układ planetarny, który zaraz postaramy się skolonizować. I wszystkie pierdółkowate technologie również są badane. Aktywuję kolejny rozkaz terraformowania, czemu nie? Mamy ku temu środki, no to zacznijmy właśnie wszystko, co się da terraformować. Każdy z naszych światów ma być światem roju, ponieważ światy roju, prawda, zapewniają bonus 10% do redukcji całego świata. Tym samym jest to doprawdy tego warte. Jedna z cywilizacji zdecydowała się pójść ścieżką mechanizacji. Kolejny świat. Terraformowane, nowe źródło. Terraformowane. Być może warto było tutaj przerzucić się na jeden typ produkcji tylko. Incoming transmission. Research complete. I co? Dalej pierdółkowate technologie opracowujemy. Świat roju, zimne źródło. Czy ja chcę tutaj więcej tych rzadkich substancji produkować? Powiedzmy, że tak. Jeszcze dwie przetwórnie gazu tutaj umieścimy. Te przetwórnie gazu są nam absolutnie niezbędne, aby móc inne planety wypełnić laboratoriami badawczymi. Incoming transmission. Okej, kolejne badania. Jak widzicie, najbliższa nasza przyszłość w Stellaris to będzie właśnie pozwolenie, aby te technologie były badane w tle. I również będziemy chcieli zwiększać ilość odlewni na przeznaczonych do tego naszych świat. Czyli tutaj pewnie dzielnica, dwie dzielnice górnicze i kolejne ulepszenia dla naszych odlewni stopów. Kolejne pierdółkowate technologie opracowywane po prostu po to, żeby mieć do nich dostęp. I moi drodzy, to było na tyle w tym kolejnym, przydługim odcinku, w którym nic ciekawego się nie wydarzyło. To jest mój styl grania Stellaris. Przepraszam najmocniej, jeżeli wam nie odpowiada. Zresztą, jeżeli wam nie odpowiada, na pewno nie dotrwaliście do tego 25 chyba, czy 6 odcinka. Jeżeli zaś podoba wam się tego typu spokojna, kolektywna myśl, umysł zbiorowy, który zanim ma sobie gierki polityczne i skupia się tylko na poznaniu istoty świata, który zamieszkuje, no, mam nadzieję, że będziecie mi towarzyszyli również w kolejnym odcinku. Pozostaje mi życzyć wam spokojnego dnia i do zobaczenia, moi drodzy. Hej, hej!